premierze, Wysoka Izbo. Nauka to jest jeden z filarów naszej cywilizacji i przez dziesiątki lat była traktowana po macoszemu. Byłem pracownikiem naukowym przez 19 lat na Politechnice Gdańskiej i znam sytuację, wiem, że niestety wiele tam było w tym wszystkim układów, a chęci rozwoju niewiele. Oczywiście była drastycznie niedofinansowana. Musimy zrozumieć, że ważność tego filaru naszej cywilizacji jest tak samo dla nas, powinna być ważna, jak zdrowie. I tutaj powinniśmy dokonać absolutnie maksymalnych wysiłków po to, żeby finansowanie nauki poprawić. Oczywiście nie można poprawiać finansowania nauki bez poprawiania tutaj spraw związanych z funkcjonowaniem uczelni wyższych i badań naukowych. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na takich parę spraw, bo niestety ten układ taki, powiedzmy sobie, uczelniany jest dosyć skostniały. Celowa wydaje się być likwidacja stopnia naukowego doktora habilitowanego, a także tytułu naukowego profesora. Profesor powinien być wyłącznie kontraktowy, jak w USA. Ma to szczególnie duże znaczenie w Polsce, gdy zdobywanie habilitacji jest po prostu często ewidentną stratą czasu, a profesorowie w dużej części zaczynają spoczywać na laurach, a do tego okopują się i często utrudniają rozwój bardziej zdolnym, stanowiącym dla nich konkurencję. Także taka sprawa jak określenie stosunku liczby studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego na poziomie 13 jest z pewnością celowe w naukach humanistycznych, politologicznych, jednakże w naukach technicznych, w tym technologii chemicznej, biotechnologii, architekturze czy budowie okrętów, jest to liczba zbyt wysoka, jeżeli poziom kształcenia ma być wysoki. To niestety jest pewna specyfika nauk technicznych, że wymaga, że tak powiem, bardziej zindywidualizowanego nauczania. Nie starczy jeden wykładowca, i którego słucha 300 powiedzmy sobie studentów, ale tutaj musi być bardziej praca laboratoryjna i konkretna, wykonana. Trzeba zwrócić uwagę też na taką sprawę jak, powiedzmy sobie, kwestie w starych przypadkach, kiedy to było naukowcy i teraz jeszcze, należeli do PZPR, ZSL i SD. Cieszę się, że tutaj wprowadza projekt ustawy pewną, powiedzmy sobie, tutaj ograniczenia, jeśli chodzi o osoby, które współpracowały z aparatem, ze służbami bezpieczeństwa. Natomiast nie zwraca się tutaj jednak uwagi, że przynajmniej wtedy i teraz jeszcze zostało sporo osób, które tam w tym czasie działały partyjnie. Nawet gdy w okresie Solidarności rzucili legitymację, przy czym należy mieć świadomość, że wielu z nich rzuciło legitymację na zlecenia, nie powinni móc zajmować kierowniczych stanowisk w nauce i technice, a szczególnie w szkolnictwie wyższym, gdzie mają istotny wpływ na wychowanie młodego pokolenia. Powyższe powinno też dotyczyć byłych pracowników lub rozpoznanych tajnych agentów wojskowych służb informacyjnych oraz służby bezpieczeństwa zatrudnionych w nauce i technice w szkolnictwie wyższym. Te osoby nie powinny również mieć biernego prawa wyborczego w nauce i technice w szkolnictwie wyższym. Oczywiście mogą pracować jako wykładowcy, badacze. Trzeba mieć jednak świadomość, że zdecydowana większość ich to ludzie, którzy wstępowali do PZPR, czyli podpisywali współpracę z SB, z WSI, by w sposób efektywny rozwijać naukę i technikę, tylko po to, żeby robić karierę. I autentyczny rozwój nauki i techniki wymaga intensywnej pracy oraz inwencji twórczej, a nie robienia tylko kariery.
Jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na finansowanie. Równolegle przy sprawach związanych z porządkowaniem cieszę się, że na przykład będzie powiązanie wynagrodzeń pracowników badawczych i dydaktycznych do średniego wynagrodzenia i tak powinno być w większości instytucji, również w Sejmie, tutaj odnoszę się do rządu, również w Sejmie wynagrodzenia powinny być w proporcji do średniego wynagrodzenia i wtedy uniknęłoby się wielu problemów. I także tutaj to jest też jakaś dobre rozwiązanie. Apeluję o dalszy wzrost finansowania uczelni wyższych i nauki. Dziękuję. Dziękuję. Wyczerpaliśmy oświadczenia w imieniu klubów i kół. Przechodzimy do zadawania pytań. Czy ktoś z pań i panów posłów chciałby się jeszcze zapisać do zadawania pytań? Nie widzę.